tak jak powiedziałem, że była taka bibułka, jak tylko plamę zrobiłeś w zeszycie, poczekamy, ścieknie z tego pióra, z tej stalówki atrament i co? Trzeba było tą plamę ostrożnie wyciągnąć tą bibułką, żeby nie było plamy. Bo jak nauczycielka zobaczyła plamę, to zaraz czerwonym długopisem zakreślała. I dlaczego plama w zeszycie? Też zostawałaś po łapie. Za plama. No, my niewinne byli. Rodzice nie bili, bo wiedzieli, bo same pisali w szkołach celówkami. To wiedzieli, że czasami może skapnąć ze stalówki atrament. Może być plama. Może być plama i dziecko nic nie winne. Jeszcze rodzice pomagali. Mówili, zasłoń tu, jak bibułką, jak skapie, to na bibułkę skapie. I zawsze trzeba było napisać jedną cyferkę albo literkę i maczać z powrotem do kałamarza. A nie miałeś prawa użyć żadnego innego kałamarzu, ani czarnego, ani czerwonego, ani fioletowego, tylko niebieski. Tak. Jak kończył się kałamarz w domu, to tatuś zaprzęgał albo dziadek klaczkę do bryczki. Brał pieniędzy, bo my jeszcze dzieci byli. Jechał do sklepu, do Wilkowa gospodarczego, spożywczego. I pytał się, macie kałamarze? Ja mówię, u mnie już koniec, dziadku. Ile kupić? 3, 4? A w szkole masz? No mówię, też mało chyba. Daj klucze od szafki. To ja do domu kupię 3, 4 i tam 3, 4 postawię tobie. Bo wiedział, która szafka. Kupywał zaraz 8 kałamarzy. W zapas. Bo nauczycielka taka była jedna zła. Mnie nazywali faraon, faraonka. Że zapomni stalówki. Tego pióra, jak teraz mówią. Albo ołówka, albo linijki. To lała kijem, taki miała kijeczek i po dupie lała. Tak. Albo po ręce. I wysyłała do domu. Po pióro, po tą stalówkę, albo po ołówek.
No, ściwe się po prostu. Ale ja uczyłem się średnio i powiem dla was, że ja tą nauczycielkę, aha, dostałem jeszcze, już dostałem zegarek na komunię, pierwszą, świętą, od wujka, jeszcze po dzień dziś mam ten zegareczek. Zegarek i rower dostałem. Uj, to miła moja. Raj. Raj, raj, raj. Że ja do szkoły na piechotę chodzić nie będę. Będę wiedzieć, która godzina. I będę jechać rowerem do szkoły. I co powiem dalej? Ja tą nauczycielkę zawsze oszukiwałem. Był sklep, tak jak wspomniałem. Zawsze tatuś, albo dziadek, albo babcia. Dziadek świętej pamięci zrobił mi taką skarbonkę. I za dobrą ocenę w szkole 5 zł, 10 zł. Albo mówi dziadek: wnuczku, nie bierz ze skarbonki swoje. Masz 10 zł. Coś kupisz sobie do jedzenia. A ja patrzę, ołówkę zapomniałem do piórnika włożyć. A trzeba ołówka. A nauczycielka ma przy sobie, ale nie da. Żeby my pamiętali, żeby wszystko w piórniku było. Tak. Bo jedna dobrze lubiła. Bo niektórzy uczniowie, ach tam, nie wezmę. A ja z przepracowania na roli ciężkiej czy nie zdążyłem, czy nie sprawdzałem piórnika, ale w szkole jak zajdę, sprawdzę, a brakuje ołówka. Temperówkę miałem, pójdę, kupię ołówek, a ten ołówek chyba 10 groszy kosztował, czy nawet 5 groszy. To kupię sobie 3 ołówki różnego rodzaju, zatemperuję nad koszem w szkole, włożę do piórnika i mam. A reszta, miałem kanapkę, kanapki, tak jak powiedziałem na wstępie, jadły się na przerwie. I siedziało się albo na przerwie na ławce, albo krzesła były, ale krzesła nie, ławka była, ławki były. I siedziało się i jadło się. Piórnik, torniczek pomiędzy nogami, kanapka w jedną rękę, termos w torbie stoi, odkręcony, patrzysz, żeby nie zaplamił, albo wyjmujesz z tornistra i odkręcasz, albo jak nie masz rady, bo jeszcze dziecko, to podchodzi dyżurna, mówi: odkręcić tobie? Tak, panie. Odkręci, nalejesz do kubeczka od termosu i jesz. Zjesz pół kanapki. Zakręcę znowu tą gazetę.
No nie tak jak teraz, i woreczki, i papier, a wtedy papier to była gazeta. I w sklepie wszędzie. I co? Zjadłeś tej pół kanapki zakręciłeś z powrotem do tornistra, termos i na lekcję idziesz. Nauczycielka pierwsza wchodzi, my wstajemy. Dzień dobry, panie profesorze. Panie profesor, proszę siadać. Proszę wyjąć zeszyt i książkę. A teraz ja sprawdzę obecność. Każda nauczycielka na swojej lekcji sprawdzała obecność. Ja nigdzie na wagary nie chodziłem. Inne chodzili uczniowie. Dla mnie nie było wagary w głowie. Tylko dostać lepszą ocenę. I przyjść do domu, zjeść, odrobić lekcję. No i nie leżeć w łóżku, nie? Tak jak teraz przychodzą, o ja z pracy, ręka boli, dupa boli, noga boli, palec boli, oj, głowa boli, oj, nie wiadomo co boli, a wtedy nie. Zjadłeś, odrobiłeś lekcję. Tatuś mówi, synie Krzysztofie, czas na pole zabronować sobie, bo lubisz bardzo. To dla mnie było raj. Ja mówię, tak tatunku, zabronuję. Gdzie? Za choinkami. Dobra. Ja biorę zalejca, taty założę zabrony, jadę. Brony ciężkie, ale jak tego zielska się nazbiera, tego perzu za bronami, to się podnosiło. Ile sił miało. Podnosić jedną bronę, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Wyczyścisz i jedziesz dalej z bronami. Znowu się nabierze perzu. Znowu. Później do kupy ściągasz ten perz. Bierzesz kawałek gazety z domu. Zapałki bierzesz i palisz ten pesz, spalasz na polu. Bierzesz strzychówkę, teraz strzychówka, kiedyś łopatę mówili. Łopatę bierzesz, palisz, aż się spali, widły bierzesz, bo przewracasz ten pesz, żeby do końca się spalił. Jak do końca się spali się, zabronowane, brony stawiasz na miejscu, a czasami grudy. Konie z talwagą przeganiasz do wałów, zaczepiasz, wio, wałujesz, dusisz grudy te. Tak. Podusiłeś, znowu przerwa. Ja też mówię, chodź na obiad, synie.
Idziesz, konie uwiązane koło choinek, ale już te, co chodzili konie, to idą na pocwisko, do rozgardy takiej, a bierzesz świeże konie, czy suche. Szleje inne, bierzesz suche, a te pod składzikiem były takie haki powbijane i wieszałeś. Na tych hakach szleje i stechli. Konie tatuś z dziadkiem pastę specjalną od skóry i pastowali. Pastowali, żeby były miękkie, żeby nie było odcisków dla koni i tak dalej. I jechałeś, wałowałeś już innymi koniami. Zawołowałeś wały pod choinki. Co dalej? Trzeba inne pole zasprężynować. Już te konie wysekli, co bronowałeś, z powrotem do szleje, wszystko do sprężynówki, opuszczasz i sprężynujesz. Zasprężynowałeś, później nie ma odpoczynku. O, paczka, przepraszam.